Michał Pietrzak, po świetnej wygranej i dobrym otwarciu w 2019 gratuluję tego zwycięstwa. Twój rywal trzymał się za żebra. Dużo kopałeś go właśnie po tych żebrach. Czy to wyczułeś właśnie, że to działa w pewnym momencie? No wyczułem. Na początku skupiłem się na uderzeniach ciosami. Widziałem, że gdzieś tam trafiały, zasłonił się. Mówię, to trzeba gdzieś, trzeba sobie tą lukę wykorzystać. I go co jakiś czas sobie żądliłem, aż poczułem gdzieś w trakcie walki delikatny pomruk, ała, i wtedy zacząłem już sobie skupiać się bardziej nad kolanami. Prawie 3 lata musiałeś czekać, żeby znowu wygrać przez TKO, bo jest, masz oczywiście na koncie też dużo zwycięstw przed czasem czy w parterze, natomiast które z nich smakują lepiej właśnie, TKO czy kończenia w parterze, jakieś tam techniki duszące czy tam? No w sporcie nie ma tak, w sportach walki najlepsze są wygrane i skończenia szybkie. Wszystko jest odłożymy w jedną kategorię, czy to przez TKO, czy to skończenie, czy ten najlepiej smakują. Film manager wczoraj bardzo zachwalał właśnie i mówił, że no w zasadzie jesteś w takim ogniu i ten rok będzie twój, czujesz faktycznie, że jest duży postęp? Tak, czuję się na fali, czuję, że to będzie może moim rokiem, na pewno. Chcę sobie zrobić, jak postanowiłem, jak najwięcej walki, czy to w kategorii niżej, wyżej. Dla mnie nie ma znaczenia, to takim jestem zawodnikiem mieszającym kategorię i świetnie sobie radzę. Nie ma dla mnie różnicy fizycznej. Jeszcze z takich technicznych pytań, bo twój rywal jest, jego rekord, on nie pokazuje jak naprawdę jest dobry, bo on jest ciekawym zawodnikiem, takim pojętnym. Bardzo dobrze właśnie w pierwszej rundzie się bronił. Bardzo dobrze uderzał z luzu i ty go zmęczyłeś, wydaje mi się, właśnie tym grapplingiem, skracaniem dystansu, zmuszaniem do siłowania się z tobą, bo w trzeciej rundzie już nawet nie był w stanie utrzymać rąk u góry, kiedy ty byłeś w stanie trzymać gardę. Tak, czułem, że też w pierwszej rundzie, jak walczyliśmy, mocno uderzał, poczułem troszkę i zdecydowałem go właśnie, no robić taką robotę, czyli tak jak było taktycznie, że już go nie wpuszczać, żeby się nie rozpędzał. I klinczować jak najwięcej, bo każdą minutę, każdą sekundę czułem, że naprawdę słab i czułem się jakby siebie w domu, już później robiłem sobie swoje. Jak się czułeś kondycyjnie w tym pojedynku? Kondycyjnie dobrze byłem przygotowany, nie miałem jakiś, wiadomo, że no, klincz też wymaga cały czas pracy, to jest siła izometryczna. Czułem gdzieś tam ręce, ale patrząc na przeciwnika, mojego oddech dawało mi to coraz więcej sił i pewności siebie. No super. Jeszcze jedno. Chciałbym wyzwać jeszcze Michała Bobrowskiego. Czy przyjmie ze mną na pojedynek, bo fajną walkę oddał. Michała Bobrowskiego? Nie usłyszałem, Michała... Bobrowskiego. Bobrowskiego, no to... Z Szymonem Kołeckim. Fajną walkę oddał z Szymonem Kołeckim. Fajne zapasy pokazał. I wraca do 8-4. I wraca na 8-4, także chciałbym się... Muszę pobić, bo mam kapcia. Chciałbym się z nim sprawdzić, porównać zapaśniczo z nim. Że miałeś to przygotowane już przed walką chyba. Nie. To jest tutaj chodzi tylko o aspekt sportowy, czy jakaś tam jest zła taka? Nie, chodzi o akcję sportowy. Podobały mi się jego zapasy i chciałbym się z nim spróbować. Oczywiście, że przed walką jest następny. No tak jest, następny.